dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, z kim musiał walczyć Chrystus, z kim musiał dyskutować i z kim musiał się zadawać. Oto Syn Boży, ten, który jest Panem wszelkiego świata, wszelkiej władzy na ziemi, musiał dyskutować, chciał to robić z tymi, którzy byli pełni obłudy, którzy szukali okazji, ażeby pochwycić Go na jakimś fałszywym słowie. Zauważmy tę ogromną obłudę faryzeuszów, którzy mówią do Pana Jezusa, że jest człowiekiem prawdomównym i drogi Bożej wprawdzie naucza. Tak złośliwy jest ten świat, że potrafi czynić wielkie komplementy człowiekowi tylko i wyłącznie po to, żeby go zniszczyć. To jest w ogóle rzecz typowa dla diabła, że próbuje on nas, próbuje naszą miłość własną podłechtać poprzez miłe słowa, poprzez sprawienie nam komplementów, żebyśmy wzrośli w pychę i wtedy chce nas zniszczyć, próbuje zniszczyć nas poprzez swoje zasadzki. Pan Jezus jako Syn Boży rozpoznał od samego początku fałszywość i obłudę faryzeuszy. On nie miał jakichkolwiek złudzeń, że faryzeusze są lepsi niż są. Nie wierzył ich w zewnętrzną świątobliwość, nie wierzył ich w ich rzekomą świętość, nie wierzył w ich fałszywe słowa, słowa, które były słowami fałszu, słowami obłudników, słowami ludzi, którzy jedno mówią, a drugie myślą. I to jest rzecz, która, można powiedzieć, cechowała ludzi będących pod wpływem szatana, pod wpływem własnej pychy przez całą historię. Jedno mówią, a drugie czynią. Próbują poprzez fałszywe słowo skusić kogoś, drugą osobę do grzechu, do błędu i tylko i wyłącznie po to, żeby ten błąd wykorzystać, tak jak Żydzi chcieli wykorzystać błąd naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby Chrystus powiedział coś przeciwko cesarzowi, na pewno donieśliby oni władzom rzymskim, tak jak to widzieliśmy w czasie procesu Chrystusa, kiedy to Herod współpracował z faryzeuszami. Żydzi, przedstawiciele ludu żydowskiego, poszli wręcz zadenuncjowali Chrystusa u władz rzymskich. To samo próbowali uczynić tutaj i złapać Chrystusa na jakimś słowie. Nasz Pan Jezus Chrystus przepełniony jest wieczną, odwieczną mądrością. On zna serca ludzkie, zna również fałsz i ograniczone możliwości, intryg i tych wszystkich ludzkich sposobów na uzyskanie ziemskiego powodzenia, które na samym końcu okazują się przekleństwem dla tych, którzy je stosowali. Chrystus mówi w tych kilku słowach coś, co obala intrygę faryzeuszów, obala ich niecne zamiary, niweczy ich niecne zamiary, a jednocześnie stanowi dla nas wskazówkę, jak powinniśmy czynić. Powinniśmy oddawać faktycznie cesarzowi, co cesarskie. Powinniśmy władzy państwowej, której symbolem jest cesarz, oddawać to, czego ona od nas zewnętrznie wymaga. Powinniśmy płacić podatki, powinniśmy być posłuszni. Ale słuszne pytanie, które każdy z nas może sobie zadać, co faktycznie należy do Boga, co należy do cesarza. Tak naprawdę Pan Jezus powiedział, że powinniśmy oddawać cesarzowi to cesarskie, ale nie powiedział absolutnie, ile tego jest. Ten marny denar, ten podatek jest rzeczą zupełnie, czy stosunkowo mało istotną. Tak naprawdę to, co się należy cesarzowi władzy ziemskiej, to jest bardzo, bardzo niewiele, bo przede wszystkim Bogu należy się wszystko, Bogu jako Stwórcy, jako Zbawicielowi świata, Bogu jako temu, który wszystkim rządzi. Władza państwowa, o ile ma władzę nad człowiekiem, nad ludźmi, to wyłącznie dlatego, że pochodzi od Boga. Tak jak powiedział Pan Jezus w swoim procesie Piłatowi, nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby nie dała Ci ona z góry dana. Piłat otrzymał swoją władzę z Rzymu, od cesarza, ale cesarz otrzymuje swoją władzę również od Pana Boga. I o ile wypełnia tę Bożą wolę, która jest dobre i konieczne dla chrześcijanina, spełniać wolę władzy państwowej. Ale z reguły jednak jest tak, że władza państwowa wykracza poza słuszne żądania, poza słuszne posłuszeństwo i próbuje narzucić człowiek ludziom bardzo różne, również głęboko niemoralne i
niechrześcijańskie prawo, jak ma miejsce obecnie. Wtedy władza państwowa nie ma prawa rządzić, nie ma prawa narzucać swoich fałszywych postanowień. Można się je opierać, można unikać wtedy płacenia nadmiernych podatków, czy też słuchania się władzy państwowej wtedy, kiedy narzuca ona niemoralność. Tak więc oddawać cesarzowi to cesarskie nie oznacza absolutnie kultu władzy państwowej, który oznacza posłuszeństwo jej we wszystkim, w najmniejszym nawet szczególe. Nie. To, co należy się cesarzowi, to jest rzecz bardzo ograniczona i w sumie są to rzeczy dosyć małe, co prawda konieczne, bo przecież należące do ważnych dziedzin życia społecznego, a jednak nie są to rzeczy wielkie. Liczy się bardziej to, co jest boskie, by oddawać Bogu to, co jest boskie. Drodzy wierni, w dzisiejszych czasach szczególnie jest nam potrzebna ta odwaga i mądrość, jaką miał nasz Pan Jezus Chrystus, ta umiejętność rozróżniania pomiędzy różnymi sytuacjami, ta umiejętność zamykania ludziom ust poprzez prostą ewangeliczną prawdę, poprzez trzymanie się tego, co nam nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, czego nas nauczał, czego nas Kościół Święty nauczał. To jest taka dziecięca mądrość, która jest mądrzejsza od knowań tego świata. Tej mądrości powinniśmy się również uczyć od tych, którzy, tak jak święty Stanisław Kostka, nie osiągnęli wielkiego sukcesu światowego w oczach świata, a jednak odnieśli te największe zwycięstwo, jakim jest zwycięstwo polegające na zbawieniu duszy i zostania wielkim świętym. Święty Stanisław Kostka, którego dzisiaj również czcimy, który jest jednym z mniejszych patronów Polski, który jest również patronem diecezji łódzkiej. Święty Stanisław Kostka żył zaledwie 18 lat i te 18 lat wystarczyło mu, by odnieść zwycięstwo nad własnymi słabościami, nad herezją, nad grzechem. Pochodząc ze szlachetnego rodu na Mazowszu, święty Stanisław udał się wraz ze starszym bratem Pawłem do Wiednia, gdzie został poddany wielkim, wielkim próbom. Czy to ze strony właścicieli domów, w których mieszkał, którzy byli protestantami, którzy próbowali zniszczyć świętą wiarę świętego Stanisława, którzy próbowali zmusić go, namówić go do przyjęcia herezji, czy to ze strony starszego brata, który atakował świętego Stanisława ze względu na jego świątobliwość, ze względu na jego bogobojny tryb życia, modlitwę i umartwienie. Sam będąc oddanym grzesznym studenckim uciechom, próbował zmusić swojego młodszego brata do grzechu. I ten święty Stanisław wytrzymał, będąc kilkunastoletnim zaledwie chłopcem, pokusy ze strony innowierców, heretyków z jednej i ze strony pokus światowych z drugiej strony. Święty Stanisław, mając szczególną pomoc Bożą i szczególne objawienia, uciekł w końcu z Wiednia do Ingolstadt w Bawarii, gdzie święty Piotr Kanizjusz, wielki ojciec kontrreformacji w tej części Europy, przyjął go po próbie i odesłał do Rzymu, ażeby tam wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Tam też święty Stanisław po krótkim zaledwie czasie umarł na chorobę w wieku zaledwie 18 lat. Można mieć 18 lat i być zwycięzcą, spełnić cel swojego życia, spełnić to, do czego się było stworzone, spełnić, dotrzeć do tego celu, jaki został nam przeznaczony. Nie trzeba żyć długo, nie trzeba żyć intensywnie, bogato, nie trzeba żyć w sposób światowy. Ważne, żeby mieć wierność Kościołowi, aż do końca wierność świętej łasce. Ta wierność świętego Stanisława była wyrażona poprzez szczególną część świętej Eucharystii z jednej i Matki Bożej z drugiej strony. Można powiedzieć, że to są takie dwa filary pobożności chrześcijańskiej. Najświętsza Eucharystia i pobożność Maryjna to są te dwa sposoby najlepsze z możliwych, ażeby pokonać herezję i pokonać własny grzech. Jutro obchodzimy również świętego Jozafata, kolejnego świętego, który nie był świętym, który chciałby
chciałby wiele zyskać, który wzdragał się przed przyjęciem wysokich funkcji kościelnych, a który to uczynił na prośbę władz kościelnych po to, dlatego właśnie, że nie było nikogo innego lepszego od niego, że nie było nikogo, kto tak bardzo i gorliwie zabiegałby o umocnienie wschodnich chrześcijan w świętej wierze w unii z Rzymem, w sprzeciwianiu się duchowi schizmy. I tenże święty Jozafat poniósł śmierć męczeńską z rąk kozaków właśnie dlatego, że był wierny we wszystkim świętemu kościołowi rzymskokatolickiemu. Ci dwaj wielcy święci zatem, ci dwaj wielcy Polacy, nawet jeżeli ten drugi był z pochodzenia Rusinem, obydwaj zwyciężyli, dlatego że byli wierni Kościołowi, dlatego że byli wierni Rzymowi, dlatego że nie zawierali jakichkolwiek ugód, jakichkolwiek kompromisów z heretykami, z tymi, którzy chcieli zniszczyć świętą wiarę, którzy działali w duchu schizmy, herezji, który jest duchem antychrystusowym, który jest duchem faryzeuszy, tych faryzeuszy, którzy próbowali złapać naszego Pana Jezusa Chrystusa na jakimś nieopatrznie wypowiedzianym słowie. Ci wielcy święci nie kalkulowali, to nie byli ludzie, którzy posługiwali się ziemską, ludzką, przyrodzoną mądrością. To byli ludzie prawdziwi ewangeliczni, którzy porzucali wszystko, którzy uciekali od grzechu, od herezji i schizmy, po to, żeby zbawić swoje własne dusze i doprowadzić wiele innych dusz do zbawienia. Prośmy zatem tych wielkich świętych, Stanisława Kostkę i Józefa Kuncewicza, o to, żeby nas umocnili w naszej wierze, w naszej wierności Chrystusowi, Jego Kościołowi, wierności łasce. Te dwie rzeczy są koniecznie potrzebne. Z jednej strony czystość nauki, a z drugiej strony czystość obyczajów. W dzisiejszym liście, w dzisiejszej lekcji czytamy również przepiękny fragment świętego Pawła Apostoła do Filipian, który ukazuje, jak wielką miłość mieli uczniowie Chrystusa do swoich wiernych, do tych, którzy byli im powierzeni. Jak wielka jest miłość Chrystusowa, która się ukazała w Jego naśladowcach. Wielka jest miłość tych, którzy prawdziwie kochali Chrystusa, rozszerzali Jego Królestwo Boże, tak jak to czynił święty Paweł, który pisze, jakże słuszną jest rzeczą, żebym takie uczucia żywił względem was wszystkich, dlatego już mam was mam w sercu, a w moich więzach i w obronie, i w umocnieniu Ewangelii, wy wszyscy towarzyszami jesteście wesela mego. A bowiem świadkiem jest mi Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrzu Jezusa Chrystusa. Skoro już święty Paweł Apostoł tak bardzo tęsknił do swoich współwyznawców, to jak wielka jest miłość i tęsknota naszego Pana Jezusa Chrystusa do dusz ludzkich, jak wielka jest Jego miłość, Jego opieka nad wszystkimi, którzy błąkają się, którzy są z dala od Kościoła Świętego, którzy są z dala od łaski. Jak wielka jest również miłość i tęsknota Maryi Niepokalanej za duszami, które błądzą, które są ciągle w cieniu śmierci, które ciągle są w upadku. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Niepokalany serce.